28 lutego 2018 roku w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brit Pogranicza Polsko-Słowackiego imienia Edwarda Sutora, zrealizowany w ramach mikroprojektu pod tytułem Walory kulturowe i przyrodnicze Pogranicza Polsko-Słowackiego, dotyczący współpracy transgranicznej Polski i Słowacji w latach 2014-2020. Zorganizowaliśmy konkurs osób, które tworzą właśnie taką sztukę. Był konkurs, był etap rozstrzygnięcia. W dniu dzisiejszym mamy finalistów tego konkursu i stąd te wszystkie obrazy i dzieła. Od roku 1994 działalność Euroregionu Tatry skupia się na współpracy ze stroną słowacką. Związek Euroregion Tatry jest stowarzyszeniem zarówno polskich, jak i słowackich samorządów. My się zajmujemy tematyką związaną z kulturą, z przyrodą, jak również z kwestiami twardymi, jeżeli chodzi o inwestycje. Patrz, szlak wokół Tatr. Prace stanowiące o wernisażu to reprezentacja sztuki naiwnej oraz sztuki art brit. Drugi termin to forma sztuki określająca twórczość ludzi zmagających się z problemami o podłożu psychicznym. Sztuka naiwna, termin według mnie nie najwłaściwszy, nie najlepszy. On ma określać twórczość osób, które nie były plastycznie edukowane, które tworzą bez względu na mody, bez względu na kierunki plastyczne, obowiązujące, powiedzielibyśmy, trendy artystyczne, tworzą z potrzeby serca. Tym, co charakteryzuje przedstawicieli obu form sztuki, jest przede wszystkim autentyczność, a ta rodzi się z potrzeby wypowiedzi będących dziećmi przemyśleń. Często twórcami są osoby, które żyją na marginesie życia społecznego i dzięki tej swojej twórczości, dzięki temu, że malują, rzeźbią, rysują, one mają kontakt ze społeczeństwem. Wielu artystów to pensjonariusze domu opiek społecznych i domów starców. Wśród nich znajdziemy uczestników warsztatów terapii zajęciowych. Jednak mnóstwo utalentowanych osób, dziś odkrytych, stanowiących o sztuce naiwnej oraz sztuce art brit, to samotnicy i samouki tworzące w ciężkich warunkach, często z dala od społeczeństwa.